Oto żółw morski. Yo, man! Yo! Aha! Ha! Uhu, uhu! To najspokojniejsze zwierzę Galapagos. Przeważnie zajmuje się zdobywaniem pokarmu i spożywaniem go. Sporadycznie żółw spotyka kolegę. Z którym stacza rytualną walkę o samicę. Pokonany samiec odchodzi. A zwycięzca z niecierpliwością oczekuje nadejścia partnerki. Godziny mijają. Wreszcie pojawia się samica. Po pierwszych zalotach para rozpoczyna taniec godowy. Nagle buch, koła, ruch. Najpierw powoli jak żółw ociężała. Ruszyła maszyna po szynach ospała. Po wszystkim samiec powraca do codzienności. A samica robi sobie jaja. Po niedługim czasie z jaj wypływa się nowe życie. Po wykluciu młode żółwie w pośpiechu biegną przez plażę, szukając schronienia w morskich falach. A proszę sobie wyobrazić, co te niewinne stworzenia przeżyły w 1944 na plażach Normandii.
Tylko nielicznym udało się jako tako dotrzeć do morza. A tam czyhały na nie nowe niebezpieczeństwa. Czytała Krystyna Czadówna.